No dużo zdrowia i jak najmniej tam uszczerbków na zdrowiu na trasie. I mety. No i przede wszystkim promowania. Promowania naszego miasta, naszych władz, żeby nie pomować naszych mieszkańców i przekazywać jakieś newsy, panie prezydencie. Tak, czekamy, panie Adamie, gratuluję inicjatywy. Panu Tomkowi dziękuję, że w tą inicjatywę się włączył. Mam nadzieję, że będą się państwo, panowie uzupełniać. Pan Adam będzie koordynował bieg trasy, pan Tomasz będzie dbał o bezpieczeństwo, jak to na strażnika miejskiego przystało. Dumnie będziecie reprezentować nasze miasto. I tak powiem tak, żeby gumy nie pękały. Pochwalaj się. Panie Tomaszu, no, mamy nadzieję, że dzielnie dojedziecie. Wytrzymałości na trasie, a to co najważniejsze, to wsparcia, bo jak widać, wsparcie w naszym zespole jest całym. Cały Urząd Miasta dopinguje tutaj. Myślę, że będzie na bieżąco śledził, dopingował, a jednocześnie wzmacniał i taką dobrą energię przesyłał do tego, żeby dotrzeć do celu bezpiecznie, zdrowo i z sukcesami. Dziękuję ślicznie. Czekamy na relacje, żebyśmy mogli wrzucać na naszego Facebooka, na nasze media społecznościowe, na stronę, żeby nasi mieszkańcy śledzili i mogli śledzić dokonania panów i śledzić was na bieżąco w pracy.